Adam Ślusarski, witam Państwa w kolejnym reportażu Po stronie prawdy. Tym razem znajdujemy się w miejscowości Dawidy w gminie Jabłoń, jest to powiat parczewski, województwo lubelskie. Chcemy mówić o tym, co dotyczy tak naprawdę prawie każdego z nas, ponieważ produkty rolne są obecne na naszych stołach, a na pewno są obecne produkty od polskiego rolnika. W tym wypadku będziemy mówić z większym akcentem o afrykańskim pomorze świń i o tym, jak wygląda walka z tą chorobą w terenie, jakich nastręcza problemów tym, którzy na co dzień mają i parają się chowem zwierząt. Będziemy również poruszać, może w mniejszym aspekcie i zakresie tematycznym, problem owoców miękkich, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na programie jest zgromadzonych bardzo wiele osób i wiele różnych środowisk. Zapraszamy Państwa, by poznać bezpośrednio problem u jego źródła, czyli tutaj, gdzie jest afrykański pomór świń, w jaki sposób on się szerzy, w jaki sposób jest prowadzona walka z tą chorobą i czy ona zawsze jest adekwatna. O tym z naszymi gośćmi na programie zapraszamy Państwa, by pozostać z nami. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Krzysztof Gomułka, prezes kółka rolniczego w miejscowości Gęsi w gminie Jabłoń. Panie prezesie, afrykański pomór świń dotyka praktycznie wszystkich tutaj w tej miejscowości, nie tylko tych, którzy zajmują się chowem zwierząt. Jak to się przekłada na inne gałęzie produkcji? To znaczy się, chyba wszyscy rozumieją, jeżeli się zlikwiduje rodzime gospodarstwa, gdzie produkowane były tradycyjnym sposobem, hodowla była, były całe... No, na gama, jak to się mówi, hodowlana zwierząt, to ten rolnik był niezależny, bo on po prostu, jedna gałąź była za niska, miał z drugiej. Jeżeli teraz większość rolników młodych postawiła na, jak to się mówi, nowoczesność i teraz tym rolnikom, którzy są zadłużeni, wybije się świnie, nikt się ich nie pyta, zostają sami sobie. Ja pytałem, nie będę rozgadywał się, mówiłem to w Warszawie, daję głos teraz młodym, niech ci się wypowiedzą. Ja dotrzymałem słowa dla księdza, który tutaj jest choćko i z rolnikami się pokazali, że tych świń nie wolno ubić. Tutaj jest pan doktor weterynarii i z Parczewa, i z województwa. No jeżeli, panie doktorze, mam takie pytanie do pana, jeżeli pański pracownik przyjeżdża, niekompetentnie się wyraża, a pani doktor z Parczewa, ludzie zachowują się po prostu poniżej kultury, bo myśmy się zachowywali naprawdę kulturalnie, bo inaczej nas by gliniarze zwinęli, ich było dwa razy tyle co nas, a oni prowokowali, po prostu prowokowali tych ludzi. Przypomnijmy dla tych, którzy może nie znają tej sytuacji. Tutaj w miejscowości Dawidy, no tak można powiedzieć, no, nie dopuściliście do tego, aby przyszedł urząd i za pośrednictwem różnych innych instytucji i również policji, aby dokonał uboju świń. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzik biega poza naszymi stodołami, nikt z tym dzikiem nie walczy, przyjeżdża grupa zielonych, nie pozwala uprawnionym myśliwym polować, no to my się zastanówmy, kto za tym stoi. To wybić najlepiej maciorę nad wyproszeniem, gdzie nie ma męża w domu, ona z dzieckiem zachodzi, kobieta do tego, a dziecko płacze, dlaczego mamo to robią. No niech ktoś odpowie na to, jak jest taki mądry. A przyjeżdża urzędas i mówi krótko, jest taki przepis, on się musi trzymać przepisu. No to panowie, my jako chłopi to tego przepisu nie zmienimy, ale powiedziałem to raz i mnie to ludzie powiedzieli, że mogę tak powiedzieć, że my się na pewno nie poddamy i na pewno żadnej świni, tu lekarz słyszy, zdrowej tu nie zabijesz, panie doktorze, ja wam przysięgam. Panie Krzysztofie, takie pytanie też, ponieważ no, jesteśmy tutaj w miejscowości Dawidy i państwa protest jest słuszny, natomiast jak pan widzi możliwość rozwiązania tej sprawy chociażby w takim aspekcie bardziej globalnym, czyli no, to, że jesteśmy w tej Unii Europejskiej i żeby dopuścić do, czy też doprowadzić do tego, żeby nie ubijać tych zdrowych świń, przypomnijmy przebadanych, to czy pana zdaniem, czy to trzeba z Unią Europejską na ten temat rozmawiać, czy też widzicie, że są takie rozwiązania prawne, które mogą powiedzieć i pozwalają na to, żeby minister, czy rząd, czy inne władze powiedziały, tak, nie ma potrzeby ubijania zdrowych świń. Panie redaktorze, ja nie jestem prawnikiem, ani tym, który wydaje prawo. To pytanie jest nie do mnie, moim zdaniem. Tu jest przedstawiciel wojewody. Może on coś się odpowie na to. Ja na pewno na to nie odpowiem pytanie, ale wiem dokładnie, że jeżeli świnie można zbadać, a się mówi o redukcji dzika, którego się nie bada, no to dlaczego zdrowe świnie trzeba wybijać? Czy nie można spróbować zabrać tylko chore świnie z tego stada? A najważniejsza sprawa jest to,
że dlaczego lekarze nie pozwolą zdrowych świń sprzedać. Tutaj będę po moim wystąpieniu mówić ludzie, którzy są świadkami tragedii, gdzie przerastają świnie, rusta się łamią, a oni mówią tak, na utylizację tak. A dzisiaj nawet po Dawidach chodzili przedstawiciele tego, to się może rolnicy wypowiedzą na ten temat. Ja bym dziękował, nie zabierał więcej czasu. I chłopy, trzymajmy się razem. Jak będziecie wierzyć w Boga i w swoje pewność siebie, na pewno zwyciężymy. Panie Krzysztofie, jeszcze raz powrócę jednak do tego wątku, ponieważ no, nie można go nie zauważyć. Czy jeśli polski rząd powie, dobrze, nie ma ubijania zdrowych świń, których są przebadane, a znajdują się w tej strefie zapowietrzonej, obojętnie jak daleko wyznaczona od tego gospodarstwa, czy też nawet to będzie gospodarstwo sąsiada, nie ubijamy tych zdrowych świń. I powiedzmy, no powiem prosto, pójdą pewne osoby na skargę do Komisji Europejskiej, że nie ma walki z ASF-em, pozwala się na to, aby zwierzęta potencjalnie mogące roznosić tą chorobę, aby były ubijane. Czy wtedy staniecie po stronie rządu i powiecie, że on dobrze robi i bez względu jaki to, z jakiej opcji politycznej, my uważamy, że robi słusznie? Ja mogę się wypowiedzieć tylko za siebie. Na pewno nie będzie rządził jakiś tam zdrajca, który jedzie na zachód i sprzedaje się i udaje, że on jest Polakiem i walczy o Polskę. To jest normalne śmiechy. A w wypadku naszym chłop jest zawsze i był chłopem. I on jest, wierzy i będzie wierzył. I dla rządu, który będzie robił dobrze, na pewno go poprze. Ale jeżeli będzie widzieli, że rząd mimo swoich możliwości tego nie robi, no to wara. Na pewno punkty nie pójdą tak jak do tego. Zresztą słupki przewrócą. Dziękuję. Mówi pan Krzysztof Gomułka z miejscowości Gęś, prezes Kółka Rolniczego. Jest przedstawiciel Ministerstwa Środowiska w osobie pana Jacka Sogana, dyrektora Departamentu Leśnictwa. Panie dyrektorze, te dziki, no tak, to one są tymi wektorami roznoszenia tej choroby. Dziki państwowe chodzą, biegają, już wchodzą na tereny miejskie nawet, natomiast ubijane są jednak świnie w gospodarstwach, które są ogrodzone, spełniają wymogi bioasekuracji, no ale pan jako Ministerstwa Środowiska to mniej na ten temat. Jeśli chodzi o te dziki, co robi ministerstwo, co robi polski rząd, aby populację dzików zredukować? Czy coś się w tej materii dzieje i jak się nie dzieje, to dlaczego? Czy ktoś stawia opór? Jak to wygląda? Przede wszystkim tutaj chciałbym wszystkich uspokoić i powiedzieć, że zdecydowanie rząd podjął wszelkie działania, które trwają już od przynajmniej 3 lat. I jeżeli chodzi o ograniczanie wraz ze wzrostem zagrożenia, to ograniczenie populacji dzika jest robione cały czas i sukcesywnie zmiany stosunkowe, które mogą umożliwić ograniczenie tej populacji, również zmiany legislacyjne, prawne są dokonywane. Między innymi zostało zmienione prawo, w ostatnim czasie ustawa prawo łowieckie, które nakłada obowiązek i daje tutaj możliwość rozwiązywania umów dzierżawy w przypadku, kiedy roczne plany łowieckie nie byłyby realizowane. Czyli mówiąc wprost, jeśli myśliwi nie będą strzelać i realizować tych planów, to zostaną po prostu no, odsunięci na tor boczny. Tak, dokładnie tak. Przy czym nie można tutaj krytykować myśliwych, którzy już pokazali, że dzięki swojemu zaangażowaniu zdecydowanie ograniczyli populację dzika we wschodniej, szczególnie w północno-wschodniej części Polski, gdzie w tej chwili problem rozwoju dalszej choroby praktycznie już nie istnieje, bo tego dzika już praktycznie tam rzeczywiście nie ma. Myśliwi w tej chwili dokładają wszelkich starań, żeby jak najwięcej czasu spędzać w łowisku, ile to jest oczywiście możliwe, i żeby ograniczać populację dzika do niezbędnego minimum, tak jak zostało to założone przez rząd na początku, do 5 osobników na 1000 hektarów, teraz od ponad roku redukcja pogłowia jest wyznaczona do 1 osobnika na 1000 hektarów powierzchni obwodu łowieckiego, czyli 1/10 na dzika na kilometr kwadratowy. Widać to w wielu miejscach i rzeczywiście ten proceder, chociażby w ilości pozyskiwanych dzików w stosunku do tego, jak było to kształtowane w ostatnich latach,
jest robione. Wiadomo, że nie jest to łatwe. Ja tutaj chciałbym zdementować, że dziki nie są badane, bo wszystkie dziki są badane i zarówno chociażby na choroby, które mogą być przenoszone później na człowieka, obecność włośnia chociażby, ale również w strefach wyznaczonych przez Główny Inspektorat Weterynaryjny są badania prowadzone pod względem ewentualnej obecności afrykańskiego pomoru świń. Także to też w jakimś zakresie uniemożliwia przyspieszenie procesu wykonywania polowania, szczególnie w okresie teraz wegetacji, kiedy samo polowanie jest utrudnione. Wiadomo, że dużo łatwiej jest prowadzić pozyskanie łowieckie w przypadku dzików w okresie jesienno-zimowym. To dlaczego tego nie robiono wcześniej? To znaczy było to robione w miarę możliwości i uregulowań, które obowiązywały wówczas, bo każdy myśli... Czyli teraz są ułatwione. I zdecydowanie jest to ułatwione. Również jest ułatwiony proces zmiany w miarę potrzeby rocznego i wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego, dokumentu, który wskazuje, w jakim zakresie może być prowadzone pozyskanie łowieckie, bo tu trzeba też wskazać, że myśliwi są zobligowani do przestrzegania prawa, czyli do dokumentu, który wskazuje, ile dzików mogą pozyskać na danym terenie. Jeżeli chcą pozyskiwać tych dzików więcej, muszą wystąpić o korektę rocznego, tudzież wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego. Było to wcześniej troszeczkę utrudnione, bardziej teraz po zaopiniowaniu w strefach zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń przez powiatowego lekarza weterynarii jest to przyspieszone i rzeczywiście myśliwi wykonują to polowanie i skutki tego są na pewno widoczne. Dziękuję. Mówił pan Jacek Sagan, dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Jest z nami tutaj również ksiądz Stanisław Choćko, duszpasterz rolników diecezji siedleckiej. Księże, no co, tak można powiedzieć, że prowokatorem jest ksiądz w pewnym sensie. Proszę państwa, to co ja tutaj słyszę, to już od 3 lat słyszę. Przepraszam bardzo, ale to jest mowa trawa ze strony przedstawiciela rządu. Dziki nie są wybijane, jak i nie były wybijane. Ciągle jest mówienie w czasie przyszłym. Zrobimy, będzie lepiej, nic to nie daje. Przykładem są rozmowy, które były toczone w kurii siedleckiej, swoisty okrągły stół w sprawie ASF-u. Przerwaliśmy te rozmowy, nic nie dały. To, że doszło tutaj do tych zamieszek na terenie parafii Gęś, wieś Dawidy, że nie pozwolono wybijać zdrowych świń, jest to precedens, jest to sukces rolników na całą Polskę. I sam do tego rolników namawiałem. I chcę przez to też, drodzy państwo, zaapelować do rolników w całej Polsce. Rolnicy, drodzy, organizujcie się, nie dajcie wybijać zdrowych świń, domagajcie się umożliwienia sprzedaży zdrowych świń, bo są to zdrowe świnie. One powinny, mięso powinno trafić na nasze stoły. Nie wolno tych świń wybijać. To jest własność rolnika. On to wyhodował. Święta, prywatna własność. Żadne przepisy nie mogą tego umożliwiać. Jeśli umożliwiają, są to przepisy złe i trzeba te przepisy zmienić. Proszę księdza, tak zapytam jeszcze w tej kwestii, bo to się ze sobą bezpośrednio łączy, no bo trzeba patrzeć końca tego, co się czyni teraz. Bo tak, jeśli inne państwa stwierdzą, że wy macie w Polsce jednak to ASF i go tak naprawdę z nim nie walczycie, tak jak my chcemy, już nie patrząc na to, czy to dobrze, czy źle, no to po prostu powiedzą, że zakaz eksportu z Polski waszego żywca wieprzowego, no i wtedy cena tutaj może być naprawdę wtedy tragiczna. I co wtedy zrobimy? Polska nie bała się otworzyć kilku frontów przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko krzywdzącym nas przepisom, opiniom, różnego rodzaju naciskom. Dlaczego by miała położyć na ofiarę rolników? Trzeba otworzyć kolejny front walki o godność człowieka, o godność rolnika i nie bać się żadnej Unii Europejskiej. To jest święty obowiązek rządu i tego się domagamy. Pytałem jednego z ministrów, dlaczego tak się dzieje. No właśnie powiedział mi, nie będę mówił, który minister, że proszę księdza, no boimy się taki front i tyle tych frontów i jeszcze jeden front otwierać. A jeżeli rolnictwo przecież jest gospodarką priorytetową, to powinien być to główny front walki
o człowieka i o godność. Mówi się, że oficjalnie sfery rządowe mówią, jutro też będziemy w ministerstwie u pana Ardanowskiego o tym rozmawiać. Rozmawiamy, ile tych spotkań już było. To nic do tej pory nie dawało, ale rozmawiamy. No mamy jakieś, nie mamy innego wyjścia. Rozmawiać. A będziemy rozmawiać coraz bardziej dobitnie, bo widzę, że się rodzice organizują i tutaj nie pozwolono wybić świń i policja stanęła po stronie rolników. Tak właśnie powinno być. Jeszcze apeluję, żeby jeszcze lekarze weterynarii stanęli po stronie rolników, bo mi cały czas tłumaczą, że oni mają posady i takie mają rozporządzenia i muszą to wypełnić. Gdyby trochę weterynaria była gotowa pocierpieć dla rolnika i razem byśmy stanęli w jednym szeregu, to byłoby całkowicie inaczej. Będziemy o tym rozmawiać i domagać się zmiany tych niesprawiedliwych przepisów, żeby rolnik był najważniejszy. Bo rząd mówi, że chcemy rodzinnych gospodarstw i tych małych gospodarstw, bo to jest zdrowa żywność, ale w praktyce nie robi się nic, żeby te gospodarstwo małe, rodzinne ochronić i one są w świetle prawa oficjalnie likwidowane. To jest bardzo przykre i na to naprawdę nie pozwolimy. Dziękuję. Mówił ksiądz Stanisław Choćko, duszpasterz rolników diecezji siedleckiej. Proszę Państwa, dziki to wektor tego ASF i o tych wektorach chciałbym porozmawiać z panem Emilem Sobieckim. Jest pan Emil, tutaj jest pan. Panie Emilu, jak pan widzi kwestię rozprzestrzeniania się tej choroby, ponieważ troszeczkę inaczej mówi weterynaria, inaczej wy to widzicie w praktyce. To co takiego jest nie tak? Generalnie według weterynarii i nas, rolników, jest kilka wektorów przenoszenia wirusa. Weterynaria podejrzewa najczęściej, że to człowiek zanosi do chlewni. My uważamy, myślę, że to jest w inny sposób to się dzieje. Przede wszystkim tak. Być może jest to robione przez osoby trzecie. Niestety nikt nikogo nie był w stanie złapać za rękę, więc nie możemy tego potwierdzić. Ale były takie przypadki, że w gospodarstwach, które są naprawdę świetnie bioasekurowane, mają potężną hodowlę i dostał się ASF mimo tej bioasekuracji, więc uważamy, że coś jest nie tak. Bądź jest jeszcze jeden wektor, który jest dla nas nieznany i nie jest do końca przebadany. Generalnie, czy to są muchy, czy to są szczury, czy to są myszy, tutaj powinno tak jakby zająć się Instytut Badawczy w Puławach nad badaniem tego wektoru wirusa, ponieważ no niestety weterynaria nie ma takich sił ani środków i możliwości, żeby się tym zajmować, a instytut jest właśnie od tego, żeby nam pomóc, bo jeżeli my nie będziemy wiedzieli, jak się przenosi ASF, to mimo, że ja czy koledzy, którzy mają dobrze zabioasekurowane gospodarstwa, nie jesteśmy pewni, czy nie wniesiemy wirusa do chlewni, mimo że robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby temu zapobiec. Dziękuję. Proszę Państwa, widać, że sprawa nie jest taka prosta. Wiele ważnych aspektów trzeba by tutaj poruszyć i jeszcze naprawdę wiele słów wypowiedzieć, aby dotknąć istoty problemu. Spróbujemy do niej dociec. Zapraszamy Państwa, by pozostać z nami. Pan Dariusz Łobejko, wójt gminy Jabłoń. Panie wójcie, jak przedstawia się sytuacja na waszej gminie? Jak wielu rolników to, że tak powiem, bardzo boleśnie dotyczy? Bo z tego, co wiemy, to nie tylko tych, którzy mają świnie. Dotyczy to wszystkich rolników. Jednak trzeba telewizom przede wszystkim powiedzieć, że nasza gmina i tu sąsiednie również słynie z hodowli trzody chlewnej. Na terenie naszej gminy około 300 gospodarstw prowadzi produkcję hodowli trzody chlewnej. 150 jest około 170 mniejszych, reszta są to duże i średnie gospodarstwa. W tym momencie praktycznie produkcja zamiera, są bardzo duże ograniczenia na skutek wszystkich przepisów prawnych, które są wprowadzone na siłę tutaj narzucone i które po prostu służby weterynaryjne, które z całym szacunkiem, ale też powiatowe służby weterynaryjne same tego problemu nie rozwiążą. I rykoszetem, tak jak pan redaktor zapytał, dostają wszyscy rolnicy, ponieważ zaczynają być niższe ceny skupu zbóż, wszystkich innych owoców,
ponieważ, że tak powiem, medialnie te produkty są skażone, że pochodzą z obszaru zapowietrzonego i zagrożonego. Dla potencjalnych pośredników, osób, które skupują, jest to pretekst dodatkowy, żeby obniżać cenę. Rykoszetem dostają wszyscy. Hodowcy bydła, chociażby z tego, że w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym nie mogą w ogóle przemieszczać żadnych zwierząt. Też mają problemy ze zbyciem swoich produktów. Sytuacja jest trudna i wywołuje ogromne napięcia społeczne, czego jesteśmy świadkami dzisiaj. Panie wójcie, to co mówił tutaj ksiądz duszpasterz. Otwierać kolejny front walki o swoje w Unii Europejskiej i czym to się skończy? Ja uważam, że przede wszystkim trzeba bronić Polaków, bo to wszystko są polskie, rodzinne gospodarstwa rolne, które rolnicy wielopokoleniowo budowali. I trudno teraz, żeby jedną decyzją administracyjną położyć kres tej gospodarce bez zapewnienia jakiejkolwiek w przyszłości perspektywy na dalsze funkcjonowanie. Tak, uważam, że należy, jeszcze jeden front nie zaszkodzi. My wszyscy, myślę, jak tutaj jesteśmy, poprzemy takie rozwiązanie. Dziękuję. Mówił pan Dariusz Łobejko, wójt gminy Jabłoń. Pan zgłaszał się do odpowiedzi. Proszę przypomnieć swoje nazwisko. Panie redaktorze, Marek Solima, radny powiatu Biała Podlaska, który w tym temacie już jest od 2014 roku. Pierwsza blokada w Łosicach, bardzo głośna. Wtedy minister rolnictwa założył strefę potężną aż po Lublin. Ta blokada była, że nie można było sprzedawać świń. I od tego się to zaczęło. Do naszego powiatu przyszło to w 2005 roku. 5 dni staliśmy na głównej drodze na Terespol. Przez 5 dni i nocy walczyliśmy. Wtedy nam mówili, że jesteśmy oszołomami, co my wyrabiamy i tak dalej. Co już wtedy było wiadomo, co się dzieje. I powiem panu tak. Moje postulaty wtedy. Przeczytam tak bardzo szybciutko. Ustawa, nowelizacja prawa łowieckiego, aby idealny model łowiectwa według naszych myśliwych przestał żywić się rolniczo krzywdą. Nie zmieniono kompetencji ministra rolnictwa i środowiska, dwa różne byty. I do tej pory to jest. Minister rolnictwa odpowiada za rolnictwo, a minister środowiska za dziki, które chodzą po naszych polach. Paranoja. Nie ma nigdzie tego w świecie. Żądaliśmy wtedy kupienia przewoznego laboratorium, żeby był od razu przy danym gospodarstwie. Szybkie badania, nie wożenie do puław po 2 miesiące, czekanie po miesiącu. To paranoja, to historia. Nie ma na to programu, żeby to opowiedzieć, jak to działo. Wypróbowane są testery w tej chwili. Rolnik wchodzi do obory, dziubie świnie, krew pobierana. Jest to już sprawdzone, bardzo szybka diagnoza, plus minus, że ta choroba może być. Nie chcę tego zrobić, bo są grupy interesów. Żądaliśmy pakietu bioasekuracji, a choroba zwalczana z urzędu, więc żądaliśmy, który w pierwszej fazie zmobilizowałby rolnika do stosowania dobrych praktyk, mata, środek defensycyjny, karta codziennej obsługi, żeby lekarz jak przychodzi, żeby widział, że my staramy się to robić. Nie zrobiono tego. Odstrzał zbiorowy. Panie redaktorze, w naszym terenie powiecie Białopolska nie odbył się ani jeden odstrzał zbiorowy. Co jest paranoją. Tylko odstrzały zbiorowe dawały dobry efekt wybicia tych dzików. Proszę zauważyć, że w obrębie znajdowano jak tuby w tej gospodarstwie świnie, a 3 kilometry wybijano świnia. Znajdowano zdechłego dzika. Rozpłaszonego we krwi albo zabitego. Nie robiono nic. Zabierano go i jechano sobie. Nie robiono żadnych stref. Paranoja. Zakłady, złożyliśmy propozycję, marszałek województwa złożył do ministra Jurgiela propozycję zakupu w Rososzu upadającego zakładu mięsnego. Naprawdę super, nawet teraz bym to radził ministrowi zrobić, który miałby wykupywać właśnie te świnie, które zalegają. A z tego robilibyśmy do Orlenów parówki, konserwy dobre, naprawdę, bo to jest zdrowa żywność. Ale nie uzależnialibyśmy się od prywatnych zakładów, które nie chcą i straszą, że to... Tylko panie redaktorze, prawda jest taka. Na naszym terenie zabito 8 tysięcy świń, te świnie nie zniknęły z rynku. One poszły, właśnie konsumenci je zużyli. Po 2 zł. I zdrowe. Panie redaktorze, byłem na konferencji w Unii Europejskiej z profesorami z Hiszpanii, z Ukrainy, z Włoch. Powiem panu tak, komisarz europejski zadziwił mnie. 50 milionów euro wydał w tym czasie. Pan wojewoda wydał 70 milionów złotych. I powiem panu tak, nazwie to wprost. Grupa interesów, weterynaria, utylizacja, zakłady mięsne. Nie chcą tego zlikwidować i nie zlikwidują tego nigdy. Zobaczyli, że przez te lata... Można bardzo, bo teraz chciałbym się dowiedzieć od rządzących, ile z tego dostali rolnicy. Bo w naszym powiecie jeszcze do tej pory nie zostały wypłacone pieniądze. A wie pan, co u nas jeszcze zrobiono? Jeden rolnik w Maniach został teraz przykładowo, sprawa prokuratorska prowadzona była i sędzia skarał go. No powiedział, że z racji tego, że i tak już go bida dotknęła, to 500 zł został kolegium. Za to, że u niego w gospodarstwie było ASF.
A w naszym powiecie, panie redaktorze, to trzeba jasno panu wojewódzkiemu lekarzowi zasygnalizować. Ani jedne koło, ani jedny myśliwy nie dostał nawet marnego mandatu za to, co robili w lasach, jak jeździli sobie, jak rozpowszechniali tę chorobę. Choroba ASF to choroba krwi, tak powiedział hiszpański lekarz. To jest straszna rzecz, jeżeli to powiedział, bo myśliwi tę krew rozciągają wszędzie, gdzie się tylko da. I teraz, jak tu kolega powiedział, jasne powiedział hiszpański lekarz, że mucha, szczur i tak dalej wszystko wniesie. Gdy go na osobistych rozmowach, już później w hotelu, prywatnie zapytałem, czy powiedz pan mi szczerze, mówię, panie profesorze, czy jest pan w stanie zagwarantować, że rolnik, żeby nawet w złotej klatce się obmurował, jest w stanie przed tobie asekurację się utrzeć? Powiedział, przykrością powiem ci, że nie. I taka jest prawda. Ta choroba jest bardzo straszna i musimy się nauczyć z nią żyć. Po prostu. I są do tego naprawdę argumenty. Niech pan zobaczy, panie redaktorze, w Puławach próbili rzucać lekarze takie slogany, że zobaczcie na tych, co hodują kury i indyki, im się udaje z ptasiogrypą walczyć. I powiem panu, jak to wygląda z ptasiogrypą. Jest to ptak przylatujący. Jeżeli trafi to na moją fermę, bo akurat mam tako, to trudno, w tej fermie będzie. Ale on odleci i poleciał. I nie ma tej choroby. Problem mamy z dzikami. On zostaje. Przecież gdyby tak było właśnie zrobione z dzikiem i powiem tak, i mówiłem to w 2014, jeżeli nie wybijemy... I teraz pytałem się pana doktora Wojewódzkiego. Co bardziej, czy mnie jako człowieka szanuje, czy dziki? Bo chodzi tylko o jedno. Czy my mamy... Bo pan mówi walka z Unią. Naprawdę jest nam niepotrzebna. Mimo, że durnoty powymyślali te strefy, czerwona, to dla nich jest dobrze, bo my wybijamy, a oni kupują tutaj, rzucają mięso nam. No dobrze, ale proszę pana, w tej całej batalii chodzi o to, no przecież nie można tego nie zauważać, że inne państwa zakażą od nas, z całej Polski zakażą wwozu z Polski. No i co my wtedy zrobimy z własną wieprzowiną? Ale tak jak ja mówię, co zrobią ci, którzy nie są w tych strefach dotkniętych? Panie redaktorze, tak jak mówię, zacznijmy, wybijmy dziki do co do jednego na dzień dzisiejszy, bo ważniejszy jest człowiek i produkcja niż dzik. A później go odtworzymy. Przecież koła owieckie mają szkółki, w których mogą tego dzika zdrowego przetrzymać i to wyjdzie. Ja dam panu przykład w mojej miejscowości. Koło łowieckie liczyło, że na naszym terenie jest 50 dzików. Starosta jedyny, który się odważył poprzez naszą presję wywalić te koło na zbity pysk, przyszło nowe i panie redaktorze, o dziwo, zabiło 500 dzików. W tym zdechłych było 100. Niech pan zobaczy. Te liczenie, powiem panu, jak było te liczenie, bo pan pamięta, pan u nas był w Leśnej, już wtedy panu czytałem. Liczebność dzika na tamte czasy, myśliwi przeliczyli dzika, wtedy właśnie to artykuł sobie wziąłem i przeczytałem, że jedna sztuka na 2 kilometry, czyli było około 150. A później rzecznik myśliwych występuje i mówi tak, jak możecie mieć do nas pretensje rolnicy? Myśmy wam zabili 300 tysięcy dzików. A 150 to skąd oni przyjechali? Z Białorusi? Z tych to jest paranoja. Panie redaktorze, musimy powiedzieć sobie jedną prawdę. Lekarz, profesor ukraiński powiedział tak. Ukraina nie jest w stanie walczyć z ASF-em absolutnie. Nawet niech na nią nie liczą. Jest to klat przekupiony i tak dalej. Rosja nie walczy całkowicie. Białoruś nie walczy z tym całkowicie. Przerabiają to, idzie to w kupnach i nie będą walczyć. Po prostu. Oni tego nie będą walczyć. A Unia, proszę, co wyrabia? Mówi się, my mamy słomy nie używać, my mamy zboża nie używać, a z Ukrainy się ściąga tonami zboże. Ściąga się słomę z Białorusi. Przecież to paranoja. To jest paranoja, panie doktorze. Nasze służby, i powiem tak, ostatnio był taki program Jurgelt. Byli tacy ludzie w XVIII wieku, którzy za pieniądze zachodnich wszystkich korporacji i Rosjan sprzedawali Polskę. Oby to się nam nie okazało. Panie redaktorze, dziękujemy panu, że pan tu przyjechał. O tym wszystkim chciał powiedzieć. I powiem panu, jak ta Unia walczy. Bo ja też zadałem im pytanie. A dlaczego to w Sokołowie, gdzie wokół wszędzie jest strefa zakażona ASF-em, zakłady mięsne, które należą do duńskich rolników, do spółdzielni duńskich rolników, są wyłączone, białą strefą. To jest fair walka? Zapytałem się komisarza, uciekł. I później powiedział, że to ja jeszcze do więzienia za takie. Niech on mi to wytłumaczy. Dlaczego? Może są takie wielkie, wie pan, ogrodzenia, żeby nie wiało, bo to zapowietrzenie wtedy nie będzie działać. Ma pan rację. Ja się cieszę właśnie nieraz i już w pana programie, że pan naprawdę po roku czasu, po dwóch, bo wtedy pan był z nami od 2 lat, już pan zobaczył, jak to działa wszystko i wie pan, o co tu chodzi. No, nie mogę zrozumieć naszego ministra i drodzy państwo. Trzeba też jasno powiedzieć, bo tu jest dużo takich nieprawdy trochę. Jaka jest konsekwencja ludzi? Kto za to odpowiada? Po pierwsze, rząd, minister rolnictwa, środowiska. Później jest przedłużeniem rządu wojewoda na naszym terenie. Jest do sytuacji nadzwyczajnych. Wojewódzki lekarz weterynarii i powiatowy lekarz weterynarii. To są ludzie odpowiedzialni za to, co się dzieje od 2014. W
tych wszystkich rządach. I muszą wziąć za to odpowiedzialność i proszę zauważyć, panie redaktorze, 50 milionów euro wzięte, 70 milionów złotych i ci ludzie nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. A my, rolnicy, już płaciliśmy kary. Jak Krzysztof mówi, straszy nas się więzieniami, prokuratorami. Ja się nie boję. Ja panu powiem tak, jeżeli ruszę moją rodzinę dzisiaj, bo ja świnie zlikwidowałem właśnie już później w 2000, miałem 50 loch. Ale powiem panu tak, jestem gotów na dzień dzisiejszy. Już miałem głodówki czy cokolwiek, ale nawet dla tego wszystkiego, jak kiedyś na stadionie podpalił się i oblał benzyno, zrobię to, jak ten szaleńczy rząd nie zrobi wreszcie porządku z tym i nie posłucha nas, rolników. I dziękuję, przepraszam za emocje. Pan Marek Sulima, radny powiatu Biała Podlaska. Ja przyjdę raz jeszcze do rozmowy z panem Krzysztofem Gomułką. Jest pan prezesem kółka rolniczego i działał tutaj u was też z punkt skupu owoców. Trzody. Działa czy nie działa, proszę powiedzieć? Jak to wygląda? My jako kółko rolnicze mieliśmy nawet kontrolę unijną, czy spełniamy warunki skupu. My robiliśmy skupy pod oczywiście odbiorcę, od małych gospodarzy. Jak weszły ten afrykański pomrok, weszły te strefy, no to zaczyna się mówić, że nie wolno skupować, bo tak jest przepis unijny. Ja tylko pytam jedno pana doktora i wojewódzkiego, panią doktor Tusparczewa, czy jeżeli jest, czym się różni skup zbiorowy, który jest punkt, który jest przystosowany do tego, od skupu, gdzie do tego samego samochodu ci mali rolnicy dokładają na jezdni. A, czyli skup się przeniósł na dziko, tak? Na ulicę. Na ulicę. I jest cacy. I no ja nie wiem, jest cacy, no bo do samochodu brakuje. I chwała panu, że w ogóle tym ludziom zabierają. No bo jeżeli na moje pytanie, jeżeli pani doktor był taki wypadek, pozwoliła zdjąć świniaki z dużych ferm, a mali rolnicy byli zapisani do naszego kółka, no ale pozwolenie zostało cofnięte, nam nie dano prawa wywozu temu zakładowi. Jak zapytałem panią doktor, co ci rolnicy mają zrobić? Powiedział, nie wiem. Panie Krzysztofie, czyli jak? Jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, żeby każdy to dobrze zrozumiał. Jest zagrożenie ASF-em, każda świnia badana, krew pobierana na to ASF. Potem przed sprzedażą, żeby chociażby do waszego kółka raz jeszcze pobrana ta krew, nie ma ASF-u. A mimo wszystko i tak wam nie wolno skupić od tych rolników, tak? Nie wolno w ogóle skupić, bo pani doktor nie da przemieszczenia i proste jak budowa cepa. I wtedy jeżeli nawet zakład weźmie zapotrzebowanie, jest, to przyjedzie, zabierze. No ale on nie przyjedzie, nie zabierze, jak nie będzie miał papieru. I koło się zamyka i ci ludzie cierpią, nie wiadomo dlaczego. No jak ja już kilka razy powtarzałem jak maniak. Dzik państwowy, choroba państwowa, a się karze chłopa. Dziękuję. Mówi pan Krzysztof Gomułka. Proszę państwa, połączyliśmy się telefonicznie z panem profesorem Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Czy słyszymy się, panie profesorze? Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, księdza, redaktora. Ale pana redaktora również serdecznie witam, witam serdecznie mieszkańców. Szczęść Boże. Proszę, panie profesorze, pan nie po raz pierwszy uczestniczy w tego typu programie i zna pan problem afrykańskiego pomoru świń. Mieliśmy w Polsce już chorobę, ptasią grypę i to którąś już odsłonę. Były choroby przeżuwaczy, niebieski język, BSE, inne różnego rodzaju dziwne choroby się pojawiają i jest z nimi również jakaś walka toczona. Czy to, co dzieje się teraz w Polsce, jest adekwatne do tego, co w naturze się dzieje? Bo pan profesor jako przyrodnik bardzo często mówi o tym, że nie zawsze trzeba tak radykalnych środków używać. Panie redaktorze, ja najpierw chciałem serdecznie podziękować mieszkańcom i powiedzieć, że ich protest, który tam w tej chwili się odbywa, czy też odbył się ostatnio, być może będzie początkiem tego, że wróci normalność, bo tu nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tu oprócz braku wiedzy, oprócz emocji, jednak ogromną rolę odgrywa walka o rynek i walka o interes. Może pierwsza rzecz, od razu takie, znaczy, taka obiektywna opinia. Dzik i świnia. No gdyby ten ASF był taki totalnie niszczący dla populacji dzika, to tego dzika już by dawno nie było na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji, czy tam, gdzie się nie walczy z tym pomorem, z afrykańskim pomorem świń. A więc ASF nie jest totalnie niszczący dla populacji dzika, gdzie on jest niezwykle niebezpieczny, w dużych hodowlach szczególnie, tam jest niebezpieczny, gdzie no, oczywiście dochodzi do masowego zdychania całego inwentarza w takich hodowlach zamkniętych. Co jest następna rzecz? To nie jest choroba szkodliwa dla człowieka.
I w związku z tym na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji to mięso jest spożywane, przetwarzane i najwyższy czas, aby też podejść w ten sposób do tego problemu na terenie Polski i zacząć, aby przerabiać to mięso, dlatego że nawet to mięso zarażone, czy ten świat zarażona, poddana to mięso obróbce termicznej, jest nieszkodliwe zupełnie również i dla innego, dla nawet jakby go świnia spożyła jeszcze taką kiełbasę, to również nie jest szkodliwe. I teraz dochodzimy do następnej rzeczy, a mianowicie dzik jako nosiciel i rzeczywiście dzik jest nosicielem, ale już powiedziałem, to nie jest totalnie niszcząca choroba dla populacji dzików. Natomiast są również i przenosiciele. A te przenosiciele to przecież o ile dzik zdechnie w lesie i z jego wilk, z jego lis, z jego kruk czy krukowate, to tak samo przenosi przez pewien okres czasu tą chorobę dalej. Skoro jesteśmy już przy tym przenoszeniu, no to również przenosi to człowiek, jest nosicielem. I to mięso, które jest niepoddane obróbce termicznej na terenie Ukrainy, na terenie Białorusi, o ile przyjedzie do Polski w formie kiełbasy, w formie gdzieś tam w kanapkach, no gdzieś dostanie się do hodowli dzika w zagrodach, czy też do hodowli świń, no to tam zaczynają chorować również te dziki, jak również zaczyna chorować populacja świń. I takie ogniska powstają, takie ogniska są znane również. A więc, szanowni państwo, zwróćmy uwagę na jedną rzecz, a mianowicie ten rozsądek musi wrócić. Już chciałem serdecznie podziękować księdzu Choćko, jak również sam mieszkańcom gminy Dawidy, że stanęli w końcu w obronie własnych interesów. To gospodarstwo rolne, szczególnie to małe gospodarstwo rolne, to gospodarstwo rodzinne jest podstawą bezpieczeństwa żywnościowego wsi i najwyższy czas, żeby podejść do sprawy ASF-u no, w sposób taki, ja bym powiedział, normalny i pragmatyczny. Z tego co wiem, w tej chwili wprowadzono zakaz przewozu produktów żywnościowych między Ukrainą, Białorusią a Polską, czyli na granicy nikt nie może przewieźć nieprzetworzonego produktu. Jest to pewna możliwość ograniczenia no, rozprzestrzeniania się ASF-u w tych miejscach, gdzie dziki występują, nie są zarażone, a pojawia się no, ognisko ASF-u. Taka no, blokada występuje w wielu państwach świata. Próbujcie przejść przez granicę chilijsko-argentyńską, tam nie wolno nawet jednego banana przewieźć, to ogromne kary, żeby o ile się przewiezie jakiś produkt żywnościowy z jednego państwa do drugiego. Myślę, że ta normalność musi wrócić. Myślę, że najwyższy czas rozpocząć, no to jest zbrodnią zupełną, żeby wybijać zdrowe świnie w gospodarstwach rolników. To jest w ogóle jakieś no, nieporozumienie zupełne. Najwyższy czas, aby przerabiać te dziki, przerabiać również i świnie, żeby one były poddane obróbce termicznej i żeby bronić polskiego rynku. Tu nie ulega najmniejszej wątpliwości, również jest walka z polską produkcją, która no, jest dużym niebezpieczeństwem dla państw jednoczącej się Europie. Czy otworzymy nową walkę i nowy front? Tam, gdzie jest interes Polski, tam zawsze można otwierać nowy front. Tam, gdzie są argumenty, tam można je wykorzystywać i Komisja Europejska w tym układzie jest po prostu bezradna. O ile są argumenty, jest siła, jest motywacja, wydaje mi się, że taki front trzeba otwierać. Jeszcze raz ślicznie dziękuję za połączenie. Chciałem serdecznie podziękować i do księdzu Choćko, chciałem podziękować mieszkańcom. Normalność musi wrócić. Brońcie własnych interesów, brońcie interesów Polski. A bronienie interesów Polski to bronienie bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Rozmawialiśmy z panem profesorem Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, posłem Rzeczpospolitej. Są na naszym programie przedstawiciele weterynarii. Tak bardzo wiele kontrowersji jest wokół właśnie pracy lekarza weterynarii tutaj na miejscu. Pani Anna Głowacka, powiatowy lekarz weterynarii w Parczewie, Gołacka, przepraszam. Pani doktor, no pani jest na tej pierwszej linii frontu. Proszę powiedzieć, czy do pani docierają te argumenty rolników, którzy nie zgadzają się z tym, w jaki sposób są traktowane te gospodarstwa, ci rolnicy, no i to, co dzieje się z tymi, prawda, zwierzętami. Jak pani na to patrzy jako lekarz weterynarii?
Zgodnie z zasadami ustawy o zwalczaniu, o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, po uzyskaniu dodatniego wyniku w kierunku afrykańskiego pomoru, gospodarstwo podlega likwidacji. Wszystkie zwierzęta z danego gospodarstwa muszą zostać zlikwidowane. Jeżeli w ciągu 40 dni od likwidacji danego gospodarstwa nic się nie dzieje, może być uwalniany obszar, czyli wtedy wszystkie gospodarstwa, wszystkie świnie w gospodarstwach podlegają badaniu, jest pobierana krew i obszar może być uwolniony, restrykcje z gospodarstw mogą być zdjęte, zakazy dotyczące przemieszczeń, sprzedaży świń również mogą być zdjęte. Natomiast jeżeli po wystąpieniu jednego ogniska pojawiają się kolejne, tak jak tutaj w Dawidach, gdzie mieliśmy od 20 bodajże czerwca, 3, 6 ognisk, występowało jedno za drugim, praktycznie płot za płotem, gospodarstwo za gospodarstwem, no to w takiej sytuacji ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych nakazuje likwidację również gospodarstw, w których są świnie zdrowe, po to, żeby uchronić kolejne gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się tego wirusa. Jeżeli w środowisku nie będzie wrażliwych zwierząt na tego wirusa, choroba się zatrzyma. Więc czy po 40 dniach też będzie można potem wstawić świnie? W zależności od tego, co się będzie działo. Można, mogą być wstawione później, w zależności od tego, co się będzie działo, jak będzie się rozwijała sytuacja z chorobą, tak. Dziękuję. Pan Paweł Piotrowski, wojewódzki lekarz weterynarii. Panie doktorze, to jak to wygląda z tym wstawieniem, odnowieniem tego stada? Ja powiem ogólnie o tej całej sytuacji, bo to wygląda tak, że my jesteśmy na końcu tego łańcuszka i tak zgarniamy trochę całe to odium złości rolników, ale oni powinni nas trochę traktować jako taką policję zwierzęcą i my wykonujemy tak naprawdę rozporządzenia, które wydaje całkowity inny organ. Nie jesteśmy żadnym organem opiniotwórczym, od tego jest Rada Epizootyczna. I musimy działać zgodnie z przepisem prawa, ze względu na to, że po prostu ciąży na nas odpowiedzialność karna. Panie doktorze, bardzo ważną rzecz pan powiedział. To nie minister, nie rząd, tylko jakaś rada epizootyczna? Co to jest za ciało? To jest opiniotwórcza rada przy ministrze, nie Unii Europejskiej, tylko utworzona przy ministrze rolnictwa i ona ocenia całą sytuację, jaka jest w kraju i ewentualnie radzi, jak przepis powinien być skonstruowany. A takie pytanie, przepraszam, bo tak no, czy znane to jest panu? Może pan nie znać akurat odpowiedzi na to, ale czy ktoś z tej rady epizootycznej przyjechał do takich miejscowości, jak tutaj rozmawiał z ludźmi i widział, jak to w terenie wygląda, te ich zalecenia? Bo co innego jest chcieć zrobić dobrze w tym sensie prawnym, wiedzy medycznej, weterynaryjnej, a co innego potem to wychodzi w praktyce często. No. Z tego co wiem, to raczej nie. To jest organ, który tam działa w Ministerstwie Rolnictwa. Ale powiem jeszcze inaczej, jeżeli chodzi tutaj o to zabijanie świń. To nie jest tak do końca, że zabijamy zawsze we wszystkich gospodarstwach, bo gospodarstwa dobrze bioasukurowane zostawiamy. I nie zabijamy tutaj, jak mówił pan Sulima, wsi, bo jest padły dzik, to była nieprawda. Były ogniska, to nie były przypadki. Oczywiście. Ja przepraszam, może nie róbmy tego typu konwersacji, bo ja nie jestem w stanie tutaj na dwa mikrofony. Podejdę tam później również do państwa. Proszę. Widocznie leżała blisko ogniska albo w obszarze zapowietrzonym. W tej chwili nie pamiętam i panu nie odpowiem na to pytanie. Ale ogólnie robi się też analizę ryzyka, bo inaczej jest na przykład w miejscowości, gdzie na przykład są dwa gospodarstwa na dwóch różnych końcach i w jednym występuje, w drugim jest asekurowany, prawda? To często nie ma sensu zabijać takiego gospodarstwa, ale jeżeli są blisko siebie położone i jest duży ruch ludzi, i tak jak tutaj wcześniej mówili przedmówcy, z którymi się zgadzam, że wektory przenoszenia to są tylko nasze hipotezy, nie do końca jeszcze wszystkie znane. Wiemy na pewno, że wirus na pewno nie przenosi się żadną drogą powietrzną, ze względu na to, że mielibyśmy praktycznie ogniska już we wszystkich gospodarstwach tutaj, także to jest to trochę inaczej.
jednak nawet jeżeli zabijamy w ramach zwalczania tej choroby, to płacimy za to odszkodowania. To nie... Odszkodowania są w cenie rynkowej zwierzęcia. I powiem jeszcze tak, że jeżeli chodzi o te obszary, które są teraz tutaj tą zgryzotą tego terenu, czyli obszar zapowietrzony i zagrożony, czyli ograniczenia w ruchu chlewnej ogólnie, to jest, wynika ogólnie z przepisów wykonawczych naszej ustawy o chorobach zakaźnych zwierząt, to tutaj w tej kwestii nic nie możemy zrobić, ponieważ to jest sztywny przepis. On nie pozwala tutaj nam być w żadnym przypadku elastycznym. Panie doktorze, a czy widzi pan, może też i pani doktor by pomogła, czy widzicie państwo taką możliwość, aby postąpić tak, jak powiedział pan profesor Jan Szyszko, czyli no, stwierdzić, no jest to choroba, występuje, nie róbmy wokół tego wielkiej paniki, czy też jednak... Mamy podejrzenie, że gospodarstwo obok również może być za chwilę zarażone. W wynikach krwi zaraz to dopiero wyjdzie, być może dopiero na trzeci dzień, a my już dzisiaj robimy badanie krwi. No i co, ta świnia gdzieś pójdzie, rozsieje się to i inne państwa unijne powiedzą, nie chcemy od was nawet jednego kilograma wieprzowiny. No taki będzie skutek tego. No bo można iść na walkę i na ten front, no ale no, rozmawiaj tutaj z kilkoma państwami jednocześnie i powiedz, że macie kupić naszą wieprzowinę, bo dobra Polska, tylko że za SF-em. Znaczy nie musimy myśleć tylko o Unii, bo nawet zauważcie państwo te zakłady, które w poprzedniej tej, jak to mówię, tej pierwszej edycji ASF-u, gdzie było produkowane, były konserwy w wysokiej obróbce termicznej, to były zakłady, które tak naprawdę żyją z eksportu. Dla nich wprowadzenie ich w strefy, czy na przykład uznanie państwa polskiego jako całego objętego ASF-em, to jest całkowite bankructwo. I też tak do końca nie było chętnych wtedy, jak pamiętacie, na te konserwy, ponieważ media zrobiły z tego taką ogólnie lekką panikę, że to są konserwy z chorych świń. To była nieprawda. To były konserwy ze świń zdrowych, przebadanych, z obszarów, gdzie występował afrykański pomór świń. Panie doktorze, no w Sejmie przysłuchiwałem się osobiście, jak posłowie właśnie o tym mówili, tak, że rząd sprzedał konserwy, które są z chorych świń. No takie były słowa polskich parlamentarzystów. Nie jest to prawda. Prawdą jest, że wszystkie chore świnie jeżdżą do zakładów utylizacyjnych, a ze względu na to, że u nas jest nieduży zakład utylizacyjny, korzystamy również z takich potężnych zakładów czasami, które nam pomagają to zabierać. Także to jest proces dość mocno złożony. A jeżeli chodzi o te kolejne ogniska i ten protest, był to też przykład protestu, w którym pan Sulima uczestniczył w Międzyrzecu chyba, prawda? Gdzie też rolnicy się zbuntowali, nie chcieli wybijać świnia, potem mieli kolejne ogniska po ognisku, aż w końcu tak, w końcu trzeba było te zwierzęta wszystkie wybić. Także efekt był taki sam, tyle tylko, że stracili na czasie, a okres wprowadzenia trzody chlewnej, czyli mniej więcej 6 miesięcy po ognisku, po 40 dniach, gdzie za zgodą powiatowego lekarza mogło wprowadzić świnie, to im się wydłużył. Mówił pan Paweł Piotrowski, wojewódzki lekarz weterynarii. Pani Agnieszka Cieślak z Wólki Domaszewskiej. Pani ma specyficzną sytuację w gospodarstwie, ponieważ zostały pani prosięta. Proszę nas wprowadzić w ten temat. Dlaczego to jest taki wielki problem u pani? Proszę państwa, zanim przejdę do swojego problemu, chciałabym się ustosunkować do wypowiedzi poprzedników. Jeżeli chodzi o nasze mięso, my nie musimy go eksportować za granicę, dlatego że my więcej już teraz importujemy, więcej zjadamy niż wywozimy. Więc my się o swoje mięso nie musimy dzisiaj martwić. Tak na dobrą sprawę, proszę państwa, jeżeli ASF nie szkodzi, mięso jest zjadalne, więc my nie mamy tego problemu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja chciałam zaapelować do wszystkich ludzi, którzy jakąkolwiek mają władzę, żeby ktoś w końcu tym rolnikom pomógł, żeby nie był to tylko ksiądz dzisiaj z nami tutaj będący i jakieś organizacje rolnicze, tylko żeby ktoś przychylił się do naszych, że tak powiem, do naszej sprawy. Czy ktoś jest z tych rządzących otwarte na nasze propozycje. A między innymi oczekujemy jednego. Ja dzisiaj z mężem 25 lat tworzyliśmy gospodarstwo. Mamy lochy, mamy prosiaki. Proszę państwa, dzisiaj nasi hodowcy są zblokowani. Z moich prosiaków 20-kilogramowych zrobiły się 40 i 60-kilogramowe. Nasza chlewnia nie jest przygotowana, proszę państwa, do tuczenia.
co ja dzisiaj mam zrobić? Nie mam gdzie sprzedać prosiaka, bo hodowca jest zblokowany. Dlaczego? Dlatego, że on świnie ode mnie, prosiaki ode mnie odebrane, trzyma na rusztach. One już dzisiaj mają 150 kg. Takich hodowców w mojej okolicy jest kilku. 500 sztuk stoi na rusztach. A mówi się wspaniałomyślnie, bo wprowadzimy dobrostan. Nie, my oczekujemy konkretnych, proszę państwa, rozwiązań. Tu i teraz, dzisiaj w nocy powinna być podpisana ustawa, że zdejmujemy świnie zdrowe, a nie czekamy, żeby one zachorowały, a później zutylizujemy i będziemy je wieźli przez pół Polski. Przez pół Polski, dzisiaj jadąc do Dawid, w Radzyniu Podlaskim mijaliśmy samochód z padliną. Śmierdziało w całym Radzyniu Podlaskim. Proszę państwa, tutaj ktoś musi zareagować. Świnia nie jest winna. Łatwo ją złapać, bo jest zamknięta w oborze. Łatwo ją zutylizować. Nasze mięso jest dobre, my oczekujemy konkretnych przepisów. I w końcu niech minister przestanie tutaj zrzędzić od 3,5 roku, tylko niech weźmie kartkę papieru i stworzy ustawę. Krótką ustawę. Dlaczego mali rolnicy są blokowani, średni rolnicy są blokowani? Dlaczego firma AgroPlus w strefie zagrożenia sprzedała 1000 świń, wzięła nowe prosiaki? Kto za to odpowiada, proszę państwa? Ja swoje muszę tuczyć. Ja swoje, proszę państwa, muszę tuczyć. Nie wiem, czy ustawię piętrowo, nie wiem i kiedy je sprzedam. Gospodarstwa są zadłużone, moje też. Ja apeluję naprawdę do władz, bo dzisiaj jest czarna rozpacz. Co, rekompensatę nam zapłacicie? A gdzie dorobek 25 lat? A gdzie moja rodzina? Gdzie są rekompensaty? Ja nie chcę rekompensaty, ja chcę normalnie działać jeszcze przez kolejne lata. Ja dziękuję za rekompensaty, natomiast jeżeli nie macie rozwiązań i koła łowieckie się obijają, proszę obciążyć ich kosztami utylizacji i wszystkiego tego, co się dzieje dookoła rolników. Dlaczego dziś do rolników wszyscy lecą i zabijają? Dlaczego to robicie? Dlaczego? Bo tak jest najłatwiej tego najsłabszego. Ja dzisiaj mam lochy, połowa z nich jest zaproszonych. Jeżeli wyniknie jakiś kryzys, co ja mam teraz zrobić? Niech mi odpowie pierwszy lepszy ekolog. Mam zabić o ścianę? Bo tak powiedział lekarz powiatowy w moim mieście. Jak się maciora wyprosi, to proszę o ścianę roztrzepać. Proszę państwa, to nie są żarty. To jest wielka tragedia wielu rodzin na wsiach. I może ktoś w końcu się tym zainteresuje, na litość boską. Bo naprawdę tu potrzeba wsparcia. Tu nie potrzeba odsieczy. Tu trzeba wsparcia. I tu niech połączą się ekolodzy, niech w końcu zaszczepią te dziki, jak są zdolni połapać je w lesie. Rządzący niech utworzą przepisy, a nie 3,5 roku czekamy na rozwiązania prawne, a mamy jakieś ustawy sprzed 2-3 lat? Lekarz weterynarii, rozumiemy ich pracę, ale też niech w końcu od dołu idzie informacja, że te przepisy nie zdają na dzień dzisiejszy egzaminu. Muszą powstać nowe, a świnie mają być duże, zdejmowane od razu, a nie 30-40 dni my będziemy czekać. Jak długo jeszcze będziemy czekać? Panie redaktorze, w tej chwili... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, ale chwileczkę, powolutku, dobrze. Dobrze, powolutku, bo tak to do niczego nie doprowadzimy. Proszę, jeszcze raz proszę powiedzieć swoje imię, nazwisko. Marek Sulima. Chciałbym powiedzieć, jak to wygląda, jak tu pan doktor mówił o tym ASF-ie. Tutaj Dawidy będą też przykładem. Powiem tak, w tej chwili rolnik, któryś z tych rolników zadzwoniłby do lekarza, swojego własnego, który opiekuje się stadem i powiedział, moja świnia ma gorączkę. Wie pan, co by zrobił? Zadzwonił do powiatowego, a powiatowy już by wysłał ekipę wybijającą. Tak to działało u nas. Nie patrząc, czy jest ASF, czy nie jest ASF. A jest przykład na tym w parafii księdza Choćki, jest przykładem na to. Rolnik sam osobiście jeszcze pomagał wywozić świnie. Ubijali ze względu na to, że jest ASF. Po 2 tygodnie przyszło pismo, że ASF-u w gospodarstwie nie było. Tak to wygląda i ja nie wiem do końca, ile prawdziwych ASF-ów, czy on w ogóle, to jest jakieś widmo, bo jedni mówią, w tych puławach raz można zrobić. Tu pan doktor Ładne tam dał przykład taki, że o naszych gospodarstwach, że to kolejno się zaczęły zjawiać. Też nie wiem, tak jak tu kolega powiedział, Emil, czy nie jest to granda jakaś, która działa też na rzecz, żeby to gdzieś tam roznieść, rzucić, podrzucić. To się dzieje, to są pieniądze, panie redaktorze. Ale przysięgam panu, tak to wyglądało właśnie. Dzisiaj zadzwoni rolnik, że jest gorączka. Nikt nie będzie badał, nikt nie będzie czekał na badania. Będą wybijać stado, po prostu.
To jest walka z ASF-em i mówienie, że to próbki, jakieś branie, też to potwierdzi każdy rolnik, że tak działa to. Bardzo ważną rzecz pan tutaj słyszałem, próbował też, żeby była usłyszana, że wy nie dostaliście rekompensat, jak to? Tak, powiat Biała Podlaska do tej pory, gospodarstwa, u których tam ponoć wykryto czy nie wykryto, to już nie wiadomo o co chodziło. To jest ważne. No właśnie, no, ale ludzie do tej pory papierów nawet nie dostali na to. No, ciąga się ich po sądach też, a on nie ma wyników, nie może dostać, bo mówi się, że do wyników nie ma wstępu, bo to jest chronione jakieś. No takie są rzeczywistość tych ludzi i oni zostają bez pieniędzy, bez niczego. Ja powiem też teraz, tu rolnicy będą w Dawidach stawali, tu w tej miejscowości przed podpisaniem i powiem mojego sąsiada. Sąsiad w tamtym roku podpisał pismo 40 świń ubitych. Zapłacono mu tam 4000 z kawałkiem. W tym roku przychodzi, żona mu wypisywała znowu do agencji o ten i przychodzi, mówi, ty, oburzony jestem, 600 zł tylko dostanę. Ja mówię, na co ty liczyłeś? No ja myślałem, że 4 znowu dostanę. Ja mówię, no chyba żartujesz. Mówię, człowieku, ty się cieszysz, że wtedy 4. To jest wszystko, nie, naprawdę do końca nie jest prawdą, kto ile dostanie. Rolnicy tutaj, ważną rzeczą, pani lekarz powiatowa tutaj rzuciła się trochę do mnie, że mówię nieprawdę. Ja powiem, jak to w mojej miejscowości. Chodził jakiś chłopak nie wiadomo skąd, bez żadnej nalepki, bez niczego. I zbierał te podpisy właśnie. I panie redaktorze, wyglądało to tak. Wchodził do mieszkania, mówił, słuchajcie, ze względu na SF, właśnie tak jak pani doktor tutaj, prawami, tym wszystkim, możecie państwo, jeżeli nie podpiszecie, nie dostać dopłat. No straszenie, całe straszenie, nie? I rolnik spanikowany, no podpisywał. Później się okazało na naszym zebraniu, że większość z tych ludzi oszołomiona była. Co oni podpisali? Kto to zbierał? I na podstawie tego zlikwidowano ponad 1000 gospodarstw. No tak się dzieje. Ale to troszeczkę, proszę pana, to co, no chyba trzeba wiedzieć, co się podpisuje, no. No wie pan, w takim szoku, panie dyrektorze, naprawdę, to są ludzie, którzy przyjeżdżają, policja, my z księdzem widzieliśmy, kupa policji i tak dalej, zamyka się rodzinę w domu, nie wypuszcza, prokurator robi przesłuchania, to naprawdę są szokujące rzeczy, my nie mamy nawet psychologów, żeby tej rodzinie wytłumaczyć, dzieci się na to patrzą, to trzeba być, panie redaktorze, przy tym zobaczyć, jak to działa, naprawdę. Pan chce zabrać głos? Proszę. Edward Szypulski. Ja chciałem skomentować tylko wypowiedź pana doktora Wojewódzkiego, co mówi, że wybija się tylko stado chore, a zdrowe się pozostawia. Też wybija się, ale idzie na spożycie. Nie na spożycie. Gdybyśmy zablokowali tydzień temu, poszłoby największe stado w Dawidach, gdzie jest produkowana genetycznie najlepszy materiał, trzecie pokolenie rodzinne produkuje. Tylko naszemu uporowi, społeczeństwa i sąsiednich miejscowości nie doszło do tragedii. Materiał genetycznie najlepszy produkowany w naszej miejscowości, dwa gospodarstwa zostały. Jedno gospodarstwo takie zostało zlikwidowane. Panie doktorze, dlaczego się nie pozwoli nam ubić na własne potrzeby jednej sztuki świni, czy dwie? To by zeszło na dzień jutrzejszy od razu setki sztuk świni, bo każdy rolnik by sobie pozyskał, a my musimy kupować mięso. Albo byście wysłali może w paczkach na święta do Szczecina i tam by dopiero była ASF. No to jakby, przede wszystkim, żadna sztuka chora by nie była ubita. Żaden rolnik nie pozwoli sobie na ubicie niezdrowej sztuki. Tylko zdrowe sztuki wchodzą w rachubę. Dzisiaj pytając panią doktor, która chodziły lekarze u nas po wsi, pierwsze pytanie było, czy pan podpisze na ubój? Powiedziałem, że nie, ja mam świnie tylko na sprzedaż. Właśnie to nowa informacja, bo tak akurat dzisiaj dowiedzieliśmy się, że weterynaria chodzi po gospodarstwach i pyta się, jeśli się zgadzacie na ubój, to będą odszkodowania czy tam rekompensaty, jeśli nie wystąpi ASF, to co, nie będzie tych rekompensat, czy jeszcze kary, tak? Czy tak było, czy nie, jak to? Pani doktor zapytała tylko, czy zgodzimy się w gospodarstwie na ubój z konieczności. Powiedziałem, że nie, tylko mam świnie na sprzedaż. W związku z tej wywiązanej dyskusji zapytała, czy sprzedam. Owszem, sprzedam, ale pytam się, jakimi pieniążkami będzie pani płaciła, swoimi dla siebie, czy z budżetu państwa? No z budżetu państwa. No to pani nie płaci swoimi, płaci moimi pieniędzmi naszych podatków. To nie są pieniądze, to są pieniądze na zmarnowanie podwójne. Bo jeżeli te świnie pani kupi, pojadło na ubój, wszyscy chętnie sprzedamy. Wszyscy chętnie sprzedamy. Zapytałem jeszcze jedną rzecz. Dlaczego nie pozwala się trzymać w jednej oborze, czy to krowy, czy to konia, w jednej oborze. To jest najlepsza metoda, żeby było zdrowe stado, bo wirus w postaci ASF-u nie lubi innej bakterii, podejrzewam, w oborze, bo gdyby tak było, to by to gospodarstwo u nas już dawno nie istniało. To trzyma konia, krowę i świnie w jednej oborze, krowy gania na paświsko i oby to gospodarstwo było ostatnim gospodarstwem, co będzie
wystąpi OSF. I na pewno nie dopuścimy chociażby tego jednego gospodarstwa, żeby miała być wbita cała wieś. Dopilnujemy, żeby było ostatnie, że tam nie ma OSF-u. To jest najzdrowsze gospodarstwo we wsi. Dziękuję. To przejdę w takim razie do rozmowy z panią lekarz weterynarii. Jak to jest? Pani doktor, co? Chcecie pozbyć się tych świń, żeby zaprzestać tej choroby, tak? Ograniczyć ją? O czym rozmawialiście z rolnikami? Co chcieliście, że tak powiem, uskutecznić? Dzisiaj rozmawialiśmy z rolnikami, którzy mają świnie zdrowe, w celu podjęcia decyzji, czy zgodzą się na likwidację tych gospodarstw, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie wirusa. Dziękuję. Proszę państwa, z naszym programem połączył się ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam. Czy słyszymy się, ojcze dyrektorze? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłaniam się serdecznie. Właśnie wszedłem do biura w trakcie programu przede wszystkim pierwsze, kochani rolnicy, ludzie, trzymajcie się razem z Panem Bogiem i razem, nie dać się podzielić. Trzymać z mądrymi ludźmi. To jest to. Ja ostatnio słyszałem, nie słyszałem całego programu, ale słyszałem coś takiego, że nie tylko właśnie wycierpicie, powiedziałbym, dlatego, że wam zabierają ten wasz dorobek życia, ale na tym zarabiają potwornie. Słyszałem, że nie wiem, czy to prawda, może pan redaktor mi powie, czy to prawda, że ci, co utylizują te zabite świnie, dostają 1000 zł za jedną świnię utylizowaną. Czyli proszę bardzo, jeżeli tam było gdzieś 300 świń chcieli zabić, czyli dostaje 300 000. Ktoś na tym ma wielki interes, na krzywdzie ludzkiej. To jest wielki interes na krzywdzie ludzkiej. Podobno to są firmy niemieckie. Ktoś im to dał. Dlatego tym bardziej trzeba być razem. I być razem, jeden z drugim. Nie jeden przeciwko drugiemu. Solidarność, to powiedział Ojciec Święty, to jest brzemiona jedni drugich noście. Trzymać razem. To widać bardzo jasno, że to jest nowy kolonializm. To na sposób nowy się kolonizuje całe narody, państwa, a wykorzystuje się do tego przeróżne manipulacje, manipulujecie przez media, oszukują i dlatego tylko myśleć, trzymać się i gratuluję, że ksiądz jest z wami. Księdzu gratulujemy, że jest odważny, że jest z wami, że do Pana Boga i do ludzi, że jest. Tak powinno być. Dziękujemy bardzo i księże, ma ksiądz zasługę w niebie. Tak. Nie wiem, czy to jest prawda z tymi utylizacjami, panie redaktorze, że 1000 zł dostają za utylizowanie jednej świni. A więc co to jest, to w głowie się nie mieści. A ile człowiek dostaje za taką świnię, jak wyhoduje? Nie wiem, ale grosze dostaje. I to na każdym kroku, zobaczcie, lasy zabrać, wieś zabrać, rolników wyrzucić, z tego nie opłaci się być na wsi. To jest działanie przeciwko narodowi. Tylko mądrość, tutaj trzeba być mądrym i trzymać razem i uczyć się od innych. I nie być takim, że wyjadę do Anglii, do Niemiec. Wyjedziesz, będziesz posługiwaczem, nie będziesz u siebie w domu, na swoim, chociażby suchy chleb, ale u siebie, a nie być takim czyścibutem Europy. To jest tyle. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze, bo już przedłużyliśmy i nie dajcie się, oby wszyscy Polacy zrozumieli i zmądrzeli, wszyscy. Widzę tam człowieka młodego, który walczył o ziemniaki też. Bardzo dobrze. Pan Michał. Zgadzam się. Dzisiaj słyszałem, że z minister rolnictwa coś tam mówi.
obserwujcie, co oni mówią i co robią też. Pilnujcie. Ja jestem za prawicą, za tym, co robią, daj Boże, ale wszędzie są przeróżni ludzie, trzeba pilnować. I nie bądźcie naiwni. Trzeba myśleć nie tylko emocjami, sercem, ale rozumem i daleko patrzeć. Uczmy się chociażby od Niemców. Zobaczcie, Niemcy są dalekomyślni. Jak patrzę na Niemców, to czy rządził Kohl, czy rządzili jacyś tam socjaliści, czy lewa strona, czy prawa strona, zawsze myśleli o wielkich Niemczech. Zawsze myśleli i tak kombinowali. My też musimy być dalekomyślni. Jeszcze raz szczęść Boże i niech was Pan Jezus trzyma, ale trzymajcie ze sobą też. Z Panem Bogiem i ze sobą. Z Bogiem. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Proszę, mówił o tym dyrektor dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam. Na zakończenie bardzo krótko pan Michał Kołodziejczak. Panie Michale, pan walczy nie tylko z afrykańskim pomorem świń i z walki afrykański pomór świń, ale również owoce miękkie. Ministerstwa pan również odwiedza. Krótko, jak to wygląda ta walka? Według mnie najważniejszym elementem jest taki, o którym powiedział przed chwilą ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. My wszyscy musimy być razem i wtedy będzie siła. Jak ja przyjechałem tutaj tydzień temu, kiedy ludzie bali się, nie wiedzieli co zrobić i za namową tutaj księdza Choćko, moją i wspólnie, wychodząc na ulicę, pokazaliśmy, że jesteśmy razem, że możemy zatrzymać ten bandycki proceder, o którym mowa. Ojciec dyrektor powiedział, że dzisiaj było spotkanie z ministrem rolnictwa. My na to spotkanie nie poszliśmy. Postawiliśmy warunek. Audyt wydawanych pieniędzy przez ministerstwo, między innymi na walkę z ASF, podsumowanie tego, co do tej pory się stało i realne kroki, jeżeli chodzi o walkę z ASF. I wtedy my możemy zacząć rozmawiać. Nie będziemy się spotykać 10 raz z panem ministrem i tylko rozmawiać. Trzeba konkretnych decyzji, konkretnych kroków. Dziękuję, mówi pan Michał Kołodziejczak. Proszę państwa, kończymy nasz program o tym, jak wyglądają skutki społeczne walki z afrykańskim pomorem świń. Z Dawid w województwie lubelskim. Żegna się z państwem Adam Ślusarski.